Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska na własnym boisku pokonały koleżanki z Miszkowic 6-0. Do przerwy Wałbrzyszanki wygrywały 2-0. W pierwszej części meczu do gry trener desygnował wszystkie te zawodniczki, które dotychczas nie występowały w pierwszych składach Wiktorii. Ustawienie całego zespołu także było eksperymentalne. W linii obrony zagrały najmłodsze zawodniczki Wiktorii, których średnia wieku nie przekroczyła 16 lat. W pomocy także zupełnie nowe zestawienie zawodniczek, które wcześniej grały w linii obrony. Siła ataku Wiktoria W to dwie napastniczki, które ze sobą grają dopiero czwarty mecz. Do 30 minuty na ławce rezerwowych w tym meczu trener posadził trzy podstawowe zawodniczki. Do tego czasu na boisku cały czas wynik był bezbramkowy. Ada Skrobiś, Angela Galant i Ania Sławińska na boisku pojawiły się od 30 minuty i gra całego zespołu zmieniała się diametralnie. Pierwszego gola w tym meczu strzeliła Ada Skrobiś po pięknym strzale, umieszczając piłkę w siatce drużyny z Miszkowic. Potem na 2-0 podwyższyła równie pięknym strzałem z lewej nogi Patrycja Rubin. Pierwsza połowa mogła zakończyć się wynikiem 3-0, jednak po faulu w polu karnym na Adzie Skrobiś sama poszkodowana wykonała 11 w słupek. Druga połowa to zwiększenie tempa gry i większa ilość ataków na bramkę Dragona Miszkowice oraz niezliczone strzały. Tego dnia wspaniale dysponowana Ada Skrobiś strzeliła klasycznego hat-tricka, zdobywając 3 gole, jeden z nich z rzutu karnego. Brawo Ada! Pozostałe bramki padły ze składnych akcji całego zespołu i zrobiło się na boisku 5-0. Nie ustawały dalej ataki na bramkę gości, jednak brakowało skuteczności. Swojego pierwszego gola dla Wiktorii AW w tym meczu zdobyła Marta Bedra, pokonując płaskim strzałem w długi róg bramki golkiperkę gości. Marta wreszcie! Emi, teraz kolej na ciebie! Marta! Tyle musiałem czekać. Cały mecz zakończył się wynikiem 6-0. Bardzo dobre spotkanie zagrała cała drużyna, jednak na szczególne wyróżnienia zasłużyły Patrycja Urbańska, nasza niezawodna bramkarka, oraz w linii pomocy Gosia Kałużna, która po lewej stronie nie miała sobie równych. Również na uznanie zasługuje Patrycja Rubin, która jako rozgrywająca zagrała po raz pierwszy. Natomiast zawodniczką meczu należy uznać Adę Skrobiś, która popisała się strzeleniem aż 4 goli, a mogła 5, gdyby z rzutu karnego nie trafiła w słupek. Podejdź, podejdź, dam dość akcję! Tak czy inaczej na słowa pochwały zasłużyły wszystkie nasze zawodniczki. Rzucaj! Do niej! Rzucaj, 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 rzucaj! Tak jest!